Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Dziś podejmiemy kolejny temat związany z kosmetykami. Ostatnio opowiadałam Wam o tym, jak powinien działać skuteczny, efektywny kosmetyk, co powinno się w nim znajdować, a dzisiaj przejdziemy do kolejnej części i opowiem Wam troszeczkę więcej na temat promotorów oraz substancji pomocniczych w kosmetyku. Jak zapewne pamiętacie, opowiadałam Wam w tym właśnie ostatnim filmiku o tym, jak nasza skóra jest zbudowana i jak ciężko substancjom aktywnym z kosmetyków dostać się do jej wnętrza. Oczywiście wspominałam Wam również o tym, jakie pełni funkcje nasza skóra, jak to wszystko wygląda. Przyrównałam nawet skórę do muru, gdzie wspominałam Wam o tym, że mamy te cegiełki, czyli komórki naszej skóry i połączone są one specjalnym spoiwem, czyli tym cementem międzykomórkowym. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to on Wam się tutaj na górze wyświetli, ale przypominam, że oczywiście link do filmu znajdziecie również w opisie do dzisiejszej publikacji. No dobrze, skoro wiemy o tym, że substancjom aktywnym ciężko jest się dostać do wnętrza naszej skóry ze względu na ich masę cząsteczkową, to producenci kosmetyków muszą mieć jakiś sposób, żeby te substancje aktywne do tej skóry wprowadzić. No i co tutaj się dzieje? Wkraczają tak zwane promotory przenikania. Co to są te promotory przenikania? Są to substancje, które, tak jak już wspomniałam, ułatwiają substancjom, składnikom aktywnym dostać się do wnętrza naszej skóry, ale żeby tak się stało, muszą też w odpowiedni sposób zadziałać na tę naszą barierę skórną i tutaj mam na myśli hydrolipidowy płaszcz oraz ten cały cement komórkowy, czyli wyobraźcie sobie to teraz mniej więcej, tak, widzicie to na rysunku, że ta nasza skóra wygląda w ten sposób, mamy cegiełki, mamy cement komórkowy i mamy ten hydrolipidowy płaszcz. Żeby substancja aktywna dostała się do środka, trzeba zaburzyć ten hydrolipidowy płaszcz i można to zrobić na różne sposoby. Najczęstsze sposoby zaburzenia tego hydrolipidowego płaszcza to pierwszy, długotrwałe działanie wody, dzięki któremu zaczynają tworzyć się tak zwane mikrotunele, a nimi przenikają substancje aktywne. I to jest sposób, który rzadko jest wykorzystywany właśnie ze względu na to długotrwałe działanie wody, ale jest stosowany. Drugi sposób to zastosowanie alkoholi, które wymywają fazę tłuszczową cementu komórkowego, zwiększają rozpuszczalność składników hydrofilowych w kosmetyku i uwadniają keratynę. Czyli mamy tutaj już wodę i mamy drugi sposób, w którym stosowane są odpowiednie alkohole. Te alkohole zmieniają troszeczkę, rozpuszczają strukturę substancji w kosmetyku, ale też właśnie wymywają tę fazę tłuszczową naszej skóry, rozluźniają ten cement międzykomórkowy, musicie sobie to wyobrazić i przez to też sprawiają, że substancje aktywne zaczynają wnikać głębiej do naszej skóry. Ale mamy też trzeci sposób i jest to zastosowanie rozpuszczalnika, który zmieni strukturę cementu komórkowego, wymyje z niego lipidy i rozluźni zrogowaciałe komórki. Czyli ten nasz cement międzykomórkowy, który jest zbudowany właśnie z tych lipidów, przez zastosowanie rozpuszczalnika odpowiedniej substancji zostanie tak jakby też rozluźniony, zostaną wymyte te lipidy z cementu komórkowego, ale też, co tutaj jest bardzo ważne, zostaną usunięte te zrogowaciałe komórki naskórka, czyli te martwe komórki naskórka, przez co też zmniejszą się warstwy. W tym wcześniejszym filmie opowiadałam Wam troszkę, jak to wygląda, jeśli chodzi o te warstwy skóry, o ten nasz naskórek, co jest bardzo ważne. I teraz już wiecie, że promotor przenikania, czyli odpowiednia substancja, a są one różne, zaraz Wam je też wymienię, musi zaburzyć tę taką budowę i równowagę naszej skóry, żeby wprowadzić substancje aktywne do jej wnętrza. No dobrze, jakie mamy te promotory przenikania? I tutaj mamy takie substancje jak substancje powierzchniowo-czynne, anionowe, kationowe i niejonowe, i o substancjach powierzchowo-czynnych też będziemy sobie rozmawiać w oddzielnym odcinku. Mamy alkohole i ich pochodne, mamy amidy, kwasy tłuszczowe i ich estry, jak również mamy kwasy organiczne. No dobrze, ale teraz pewnie powiecie, ok, skoro w kosmetykach zaburzamy warstwę hydrolipidową, a w tych takich standardowych kosmetykach zaburzamy warstwę hydrolipidową naszej skóry, żeby ten kosmetyk efektywniej zadziałał, to ja już wolę korzystać z kosmetyków naturalnych, które nie będą zaburzały nam tej warstwy hydrolipidowej, nie będą zastosowane ciężkie substancje, które będą właśnie ten płaszcz nam usuwały, i tak będzie lepiej dla naszej skóry. Ale, moi drodzy, producenci kosmetyków naturalnych również szukają sposobów bardziej naturalnych, żeby te kosmetyki efektywnie działały. Już Wam zresztą o tym wspominałam. I też stosują różnego rodzaju promotory przenikania. A wśród takich promotorów przenikania możemy znaleźć na przykład mocznik. Możemy znaleźć roślinną glicerynę. Mamy olejki eteryczne. Mamy również pochodne mentolu. I uwaga, kwasy organiczne. I tutaj wśród kwasów organicznych zaliczyć możemy na przykład kwas salicylowy, kwas glikolowy i też bardzo często pojawiający się w kosmetykach naturalnych kwas cytrynowy. Więc widzicie, że sprawa nie jest do końca taka prosta, bo chcemy, żeby kosmetyk nam efektywnie działał, żeby przynosił rezultaty, efekt, żebyśmy widzieli to działanie na naszej skórze, czy ujędrniające, czy nawilżające, czy odmładzające, przeciwzmarszczkowe itd., itd. Ale z drugiej strony jesteśmy postawieni przed taką decyzją, że mamy promotor przenikania, który nie będzie działał dobrze na nasz hydrolipidowy płaszcz. I co teraz? Teraz musimy zwrócić uwagę na kolejne substancje, które idealnie łączą się z promotorami przenikania. Co to oznacza? To oznacza, że producenci kosmetyków wiedzą doskonale o tym, że stosowanie promotorów przenikania na dłuższą metę, które nie są wspomagane tymi substancjami, o których zaraz Wam powiem, nie jest korzystne dla naszej skóry. Więc muszą do formuły kosmetyku wprowadzić między innymi substancje okluzyjne. No i znowu, na pewno wiele razy słyszeliście o okluzji, słyszeliście o substancjach okluzyjnych, na pewno też słyszeliście pewne mity, że one tak źle działają na naszą skórę itd., itd. Ale jak to tak naprawdę jest z tymi substancjami okluzyjnymi i dlaczego one muszą się łączyć z promotorami przenikania? Między innymi dlatego, może wytłumaczmy sobie na samym początku, o co chodzi z tą okluzją. Okluzja to jest takie stworzenie filmu na naszej skórze, który będzie działał troszkę jak plaster. Zrobię Wam takie porównanie, żebyście też lepiej sobie to wyobrazili. Kiedy uszkodzicie Waszą skórę i ona krwawi, to co robicie? Chwytacie za plaster. Plastry są oczywiście różnych rodzajów. Są takie, które są jakieś, powiedziałabym, nieprzepuszczalne, są takie, dzięki którym skóra lepiej oddycha. Tych plastrów na naszym rynku jest ogromna ilość. I teraz, przyklejając plaster na ranę, z jednej strony tamujecie krwawienie i sprawiacie, że do tej rany nie będą dostawały się żadne szkodliwe substancje z zewnątrz, czyli jakieś zarazki, bakterie itd., ale skóra pod plastrem będzie się regenerowała, stworzy się strupek i zacznie się tam wszystko golić. Tak samo działają substancje okluzyjne. One są tak jakby tym plastrem. Można je podzielić na różne rodzaje i mamy też różne rodzaje okluzji. Mamy okluzję cięższą i okluzję lżejszą. Tutaj oczywiście rozmawiamy o kwestiach tego, jak długo substancja będzie utrzymywała się na naszej skórze, jak się nią zmywa, kiedy się ulatnia itd., itd. I taka substancja okluzyjna zastosowana w kosmetyku będzie pomagała, po pierwsze, głębiej, lepiej, efektywniej dostać się tym substancjom aktywnym do naszej skóry, czyli zadziałać. Bo najpierw działamy tym promotorem, substancje aktywne wnikają do tej naszej skóry i chcemy, żeby one rzeczywiście tam do tej skóry się dostały, więc musimy skórę czymś zabezpieczyć, substancją okluzyjną. i te substancje sobie tam działają, z drugiej strony zabezpieczamy naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi, bo jeśli naruszamy hydrolipidowy płaszcz naszej skóry, jeśli naruszamy całą tą naszą strukturę, budowę tej naszej skóry, to musimy się liczyć z tym, że oczywiście skóra jest, no, można by było powiedzieć, bezbronna, czyli jest bardziej narażona na działanie tych wszystkich szkodliwych czynników, a tutaj mam na myśli bakterie, zarazki, kurz, promieniowanie, metale ciężkie z powietrza. Można by było tego też wymieniać i wymieniać, więc ta substancja okluzyjna od zewnątrz chroni naszą skórę, która ma naruszoną barierę hydrolipidową, ale też działa od wewnątrz, bo tworząc ten film na naszej skórze, film okluzyjny, sprawia, że nie dochodzi do nadmiernej ucieczki wody z naszego naskórka, czyli mamy tutaj takie działanie pośrednio nawilżające, bo w momencie, kiedy płaszcz hydrolipidowy jest naruszony, skóra jest naruszona, no to wiadomo, też z naszej skóry szybciej ucieka woda i co często się pojawia, przesuszenie, odwodnienie, naciągnięcie tej naszej skóry, dyskomfort itd. I zobaczcie, czyli wrócę jeszcze raz do tego, o czym opowiadałam. Mamy promotor, który narusza hydrolipidowy płaszcz, narusza ten cement międzykomórkowy, substancje aktywne, które wchodzą do wnętrza naszej skóry i substancję okluzyjną, która pomaga się tym substancjom dostać do naszej skóry, chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi i chroni naszą skórę przed nadmierną utratą wody. Widzicie, jak to wszystko się ze sobą bardzo fajnie łączy? Tutaj też nawiążę do takiego przykładu. Często rozmawiamy o tym, że stosujemy serum w połączeniu z kremem. I producenci kosmetyków też zalecają nam, że jeżeli zastosowaliście serum w postaci wodnistej, lekko żelowej, czy też na przykład lekko olejowej, to warto na zakończenie całego tego procesu pielęgnacji zastosować krem. I też już Wam kiedyś tłumaczyłam to zjawisko. Chodzi przede wszystkim o to, że w serum oprócz promotorów przenikania i substancji czynnych w większych stężeniach musimy zabezpieczyć czymś skórę, żeby te substancje głębiej się dostały, żeby zadziałały, żeby miały szansę na to, żeby efektywnie zadziałać, i tutaj właśnie wkracza krem. Krem, który zawiera substancje okluzyjne, a raczej jest to niespotykane w preparatach typu serum. Więc no znowu nawiążę. Widzicie, jak to wszystko fajnie się ze sobą łączy. Ale skoro jesteśmy jeszcze przy tych substancjach okluzyjnych, to tutaj wymienię Wam takie najczęściej spotykane substancje okluzyjne i mamy wśród nich wazelinę, parafinę, oleje mineralne, różnego rodzaju woski, bardziej naturalne jak i te syntetyczne, cerezynę, silikony, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, kwas palmitynowy, kwas linolowy, kwas stearynowy oraz większość emolientów. I znowu mamy te substancje okluzyjne, które dają nam cięższą okluzję, i substancje okluzyjne, które dają nam lżejszą okluzję. Te cięższe, no to zapewne znacie, parafina, woski, różnego rodzaju wazelina, lanolina itd. I te lżejsze, na przykład lotne silikony. Często też obawiacie się o to, że jednak te substancje okluzyjne, tworząc tą cięższą okluzję, będą wpływały na pogarszały stan Waszej skóry, bo mamy tutaj na myśli działanie komedogenné i rzeczywiście tak jest. Część z tych substancji okluzyjnych, jak i też większość emolientów może, ale nie musi działać komedogennie. Całe zjawisko komedogenności opisałam już na moim blogu, stworzyłam też oddzielny post, więc koniecznie zajrzyjcie, o co tak naprawdę chodzi i jak to jest z tym rozwojem komedogenności, czyli powstawania zaskórników, kiedy to się dzieje, w jakim odstępie czasu itd. I tutaj znowu, słuchajcie, bardzo ważną sprawą jest to, jak będziecie pielęgnować Waszą skórę. Ja też często Wam powtarzam, że to, że mamy zastosowane różnego rodzaju substancje okluzyjne, wcale nie oznacza, że one muszą zadziałać komedogennie, bo jeśli będziemy stosować dwuetapowy demakijaż naszej skóry, oczyszczać skórę w pielęgnacji porannej i stosować regularne złuszczanie naszej skóry, to substancje komedogenne niekoniecznie muszą zadziałać komedogennie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Przez nasze odpowiednie działania w pielęgnacji, czyli zmywanie tych substancji komedogennych, usuwanie ich przy pomocy peelingów raz w tygodniu albo stosowanie płynów złuszczających, mamy większą pewność, że oczyszczamy pory skórne w odpowiedni sposób, usuwamy te substancje komedogenne i też nie dajemy im tak jakby pożywki do tego, żeby one zadziałały komedogennie. Oczywiście, ja tutaj mówię tak ogólnikowo, ale zaleca się mimo wszystko, by jednak osoby, które posiadają cerę mieszaną, czy też cerę tłustą, czy cerę problematyczną, taką, która jest skłonna do tych zaskórników, skłonna do trądziku, żeby jednak omijały substancje okluzyjne cięższe na rzecz tych substancji okluzyjnych lżejszych, takie, które po kilku godzinach, po godzinie już z naszej skóry się ulatniają. Proste? Wiem, że możecie teraz sobie pomyśleć, kurczę, Anita, tych informacji jest tak dużo, trzeba to wszystko załapać, ale najważniejsze jest to, żeby podchodzić do wszystkiego z zdrowym rozsądkiem i z głową, bo uwaga, oprócz tego, że mamy substancje takie jak promotory przenikania w kosmetykach, możemy je oczywiście znaleźć, oprócz tego, że możemy znaleźć w tych kosmetykach substancje pomocnicze, jak te właśnie składniki okluzyjne, to jest jeszcze jedna grupa substancji, która tak naprawdę powinna znajdować się w kosmetykach, w składach kosmetyków zawierających promotory i okluzję. I są to substancje regenerujące, odbudowujące nasz hydrolipidowy płaszcz, jak i cement komórkowy, czyli to spoiwo, które łączy cegiełki, komórki naszej skóry. I do takich substancji odbudowujących, regenerujących zaliczamy między innymi fosfolipidy, lipidy, kwasy omega-3, omega-6 i omega-9, ceramidy różnego rodzaju, cholesterol, skwalen oraz trójglicerydy. Tych substancji jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale to są takie, które dzisiaj Wam wymieniłam, najczęściej spotykane w kosmetykach. I teraz jeżeli weźmiecie sobie skład jakiegoś kremu i będziecie go oceniać, czy on jest dobry, czy on jest zły, to patrząc na IMSI musicie zwrócić uwagę właśnie na to, co Wam dzisiaj powiedziałam. Czyli jeżeli znajdziemy gdzieś wysoko w składzie jakiś promotor przenikania, na przykład alkohol, to teraz zwróćcie uwagę, czy w tym składzie są substancje okluzyjne i jakie to są substancje okluzyjne, czy te cięższe, czy te lżejsze i czy dodatkowo producent dodał do formuły kosmetyku substancje odbudowujące, regenerujące nasz hydrolipidowy płaszcz, jak również nasz cement komórkowy. I jeśli tak rzeczywiście będzie, patrząc na ten skład, to możecie być pewni, w większości procentów, że ten kosmetyk będzie dobry. To będzie kosmetyk, który zadziała na Waszą skórę, który będzie chronił Wasz hydrolipidowy płaszcz, który odbuduje Waszą skórę, ale też zadziała na problem, który Was dotyczy i którego nie chcecie. O, może tak. Mimo tego, że producenci w kosmetykach stosują promotory przenikania, i wiemy, że one z jednej strony działają dobrze, z drugiej strony działają źle. Mamy te substancje okluzyjne, które łączą się z promotorami. Mamy substancje odbudowujące. To jest jeszcze jeden chyba z ostatnich najlepszych sposobów na to, by kosmetyk działał efektywnie i skutecznie. I są to nośniki substancji aktywnych. I na tym temacie skupimy się już w kolejnym filmiku, gdzie opowiem Wam właśnie o tym, o co chodzi z tymi nośnikami substancji aktywnych, dlaczego one są lepsze dla nas jeszcze od tych promotorów przenikania, o co chodzi z technologiami i też jaki jest tutaj stosunek jakości, ceny, substancji aktywnych, działań itd. producentów i czy to się w najbliższej przyszłości rozwinie. Myślę, że omówiliśmy sobie ten temat dokładniej. Starałam się Wam wytłumaczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, jak to ze sobą połączyć, tak żeby to było dla Was zrozumiałe. I teraz mam nadzieję, że widzicie, że czytanie składów kosmetyków to wcale nie jest taka prosta sprawa i też nie jest taka oczywista. Bez względu na to, czy są to kosmetyki bardziej chemiczne, czy są to kosmetyki naturalne. Musicie zawsze wziąć poprawkę na to, że producenci mimo wszystko chcą, by te kosmetyki skutecznie działały, by przynosiły efekty i żebyście Wy jako konsumenci byli z nich zadowoleni. Jeszcze raz powtórzę, bez względu na to, czy są to kosmetyki bardziej chemiczne, czy kosmetyki bardziej naturalne. I Wy najlepiej wiecie, czego potrzebujecie, jaka jest Wasza skóra, jak reaguje na różne substancje, co lubi, czego nie lubi i na to zwracajcie uwagę. Ja oczywiście tymi moimi filmami nie mam tutaj zamiaru przekonywać Was do tego, że lepsza jest chemia, czy lepsze są kosmetyki naturalne. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście w całym tym gąszczu tych wszystkich informacji, ale też mitów, które niestety są powielane o tym, jak na przykład substancje okluzyjne beznadziejnie działają, jaką mamy ciężką okluzję i tak dalej, i że w ogóle te substancje okluzyjne nie dają możliwości wnikania substancją aktywną do skóry, bo słuchajcie, gdyby tak było, to teraz tak pomyślcie sobie, dlaczego w kosmetyce i w kosmetologii, w różnych zabiegach stosowane są okłady parafinowe. Kiedyś też w jednym z moich filmów opowiadałam Wam o tym, jak fajnie działają okłady parafinowe na przesuszone dłonie. Dlaczego w fizjoterapii, w rehabilitacji również stosuje się różnego rodzaju zabiegi okluzyjne parafinowe? Dlaczego w farmacji zamyka się substancje lecznicze w różnego rodzaju substancjach okluzyjnych i tworzy się tym samym maści wszelkiego rodzaju? No właśnie, bo gdyby tak było, gdyby rzeczywiście było tak, że różnego rodzaju substancje okluzyjne, a tak jak wspomniałam, mamy różne substancje okluzyjne, powodowały, że substancje aktywne nie będą wnikały do naszej skóry i nie będą działały efektywnie, to po jasny gwint to wszystko się stosuje i z tego wszystkiego się korzysta. W medycynie, w farmacji, w kosmetyce, w fizjoterapii itd., itd. No sami sobie odpowiedzcie teraz na to pytanie. I uwaga, to nie jest tak, że my to robimy teraz, stosuje się to teraz, tylko takie zabiegi stosuje się od wielu, wielu lat. Te substancje okluzyjne stosuje się od wielu, wielu lat. Więc musicie podchodzić do tego wszystkiego świadomie, tak samo jak promotory przenikania. Tyle się mówi, że alkohole są takie złe, bo naruszają naszą hydrolipidową warstwę i tak dalej. Ale uwaga, w kosmetykach stosowany jest również mocznik, jest również stosowana gliceryna, nawet choćby roślinna. Są stosowane różnego rodzaju inne substancje, które również zaburzają tę warstwę hydrolipidową. A kiedy tak się dzieje, to warto zwrócić uwagę na to, żeby były substancje odbudowujące warstwę hydrolipidową. Dobra. Skończmy ten dzisiejszy temat, bo widzicie, że mogłabym gadać i gadać na ten temat naprawdę bardzo, bardzo długo, ale mam nadzieję, że troszkę przekonałam Was do tego, żeby nie panikować, żeby sprawdzać i świadomie podchodzić do składu kosmetyku. Przypominam, że najważniejsze informacje, linki, źródła, bibliografię i całą resztę znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnej publikacji i czekam również na Wasze komentarze, co myślicie na temat tego, co dzisiaj Wam przekazałam. Trzymajcie się cieplutko, pa!